Cześć, cześć kochani, Marek Malec z tej strony. Witam Was w takiej już seryjnej ofercie dnia. Pamiętajcie, że zapełniamy Polskę. Ciągle, nieustannie się nie poddajemy różnym warunkom. Ani mrozom, ani wichrom, ani śniegom, niczym. Bo naszym celem jest co? Zapalmić całą Polskę. A dzisiaj w ofercie dnia przepiękna, wspaniała, duża, bardzo odporna juka. Pytaliście ostatnio o juki, a to jest juka specjalna, bo jest to krzyżówka. Krzyżówka juki Rostraty i juki Thompsoniany. Nazwali ją juka Hydra. Juka Hydra w przeciwieństwie do Rostraty ma sztywne liście. Takie, nie są takie długie jak u Rostraty, są sztywne i krótsze. Ale za to wytrzymałość jest mega, mega duża. Zaraz Wam pokażę, jak ona wygląda i zaraz to sobie rzucicie oczkiem. Już Wam pokazuję. Takiego tu mamy byka. Proszę. Sam pień ma prawie 2 metry, bo 1,90 m. Liście ponad metr, czyli 3 metry ma roślina. I kwiatuszek ma jeszcze z 1,5 metra. Do tego doliczka z pół, no jest co podziwiać. Czyli tak, roślina z doniczką ma 3,5 metra, sama roślina ma 3 metry, 1,90 m jest sam pień. Tak wygląda. Oczywiście kudły, jeżeli komuś się nie podobają, to może sobie obciąć. I tak to wygląda. Spróbuję stanąć z jakiejś drugiej strony, czy będzie lepiej widać, bo słońce. Dzisiaj nie ma słońca, ale wczoraj było strasznie gorąco. 34 stopnie w cieniu. Tak to wygląda. Z żadnej strony widzę, nie da się dobrze nakręcić tego filmu, ale to nie musi być jakiś film specjalny. O, tutaj jest od niej, że tak powiem, nalepka. I oni piszą, że wytrzymuje minus 20, minus 22 stopnie i mniej więcej tak jest. Mniej więcej tak jest. Tak wygląda, tak wyglądają liście. Nie są długie, są sztywniejsze niż u Rostraty. I generalnie roślina bardzo, bardzo ciekawa. O, dzisiaj jeszcze wiatr zaczął wiać. Tak wygląda. Juka Hydra. Aha, cena. Jeżeli ktoś chce, dzisiejsza cena jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo niska. Chcę za nią w tej chwili 3,5 tysiąca. Jeżeli ktoś nie ma do kolekcji, to dzwonić 784-446-811. Zapraszam wszystkich chętnych. Oczywiście jest tylko jedna, więc dużo chętnych być nie może. Znaczy chętnych może być, ale dostanie i tak jeden. I tak to ona tutaj sobie wygląda. Bardzo, bardzo ładna. Co ona? Patrzcie, ona tutaj kwitła, tak dziwnie z boku. Tu miała kwiatek też. I tu puściła głowę. Niesamowite. Tak wygląda. Juka Hydra. Niektórzy mówią Rostrata Hydra. Spotkałem się z opinią z Anglii, że to jest po prostu Thompsoniana. W każdym razie, co by nie mówić, roślina jest fajna, duża i bardzo wytrzymała. A to tygrysy lubią najbardziej. Życzę Wam wspaniałego dnia. Pamiętajcie, że zapalniamy Polskę z bestplan.pl. Cześć!